8 lutego wspominamy błogosławioną Marię Józefę Almara Valera, zakonnicę. Maria Józefa urodziła się 29 września 1893 roku w Hiszpanii w ubogiej rodzinie. Gdy miała 7 lat, oddano ją na służbę do miejscowego księdza proboszcza. Tam nauczyła się czytać i pisać oraz poznawała podstawowe prawdy katechetyczne. Wtedy też rozpoznała swoje powołanie zakonne. Po pokonaniu pewnych trudności realizowała je od 1921 roku w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, tzw. misjonarek klarytynek. Mimo wielkich przeciwności w 1930 roku założyła w Madrycie Zgromadzenie Zakonne Służebnic Miłości Miłosiernej. Jego celem było szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego. Siostry podejmowały pracę wśród ubogich dzieci. Siostra Maria założyła też męskie zgromadzenie synów Miłości Miłosiernej. Zakonnicy podejmowali pracę wśród chłopców, przede wszystkim przygotowywali ich do pracy w różnych zawodach. Maria Józefa założyła też Instytut Świecki, do którego należały kobiety niezamężne i wdowy. Przez wszystko, co czyniła, dążyła do tego, by idea Miłości Miłosiernej była rozumiana jako miłosierne przebaczenie Boże względem ludzkości. W latach 50. XX wieku przybyła wraz z siostrami do Colle Valenzy, małego miasteczka we włoskiej prowincji Umbria. Dzięki jej staraniom zostało założone tam sanktuarium Miłości Miłosiernej. Pragnęła, by w tym sanktuarium ludzie doświadczali nie tylko uzdrowienia ciała, ale przede wszystkim ducha. Chciała uświadomić wszystkim, że Bóg jest miłosiernym Ojcem. Chciała, aby tam każdy odzyskał nadzieję na zbawienie. W 1964 roku do tego sanktuarium przybył arcybiskup Karol Wojtyła. W czasie rozmowy poparł jej misję w kościele. Do sanktuarium w Colle Valenzy 22 listopada 1981 roku znów przybył już jako papież, by podziękować za uratowanie życia w zamachu z 13 maja 1981 roku. Siostra Maria Józefa zmarła 8 lutego 1983 roku w Colle Valenzy. Natomiast została beatyfikowana 31 maja 2014 roku. W czasie swojej pielgrzymki dziękczynnej w 1981 roku papież święty Jan Paweł II mówił: „Chciałbym powiedzieć teraz, że ta duchowa droga od człowieka do Boga, oparta na pośrednictwie Chrystusa Objawiciela, podsunęła mi tę podróż, która jest właściwie pielgrzymką do sanktuarium Miłości Miłosiernej. Szczęśliwa jest Umbria, szczęśliwe jest w szczególności wasze starożytne i sławne miasto. Drodzy mieszkańcy Todi, ponieważ obok licznych i dobrze znanych tradycji religijnych, obok artystycznych i sugestywnych świątyń i pomników chrześcijańskich, posiada to sanktuarium, które jest wyjątkowym centrum duchowości i pobożności. Samą swoją nazwą, jak i swoim ogromem i działalnością duchową, duszpasterską i formacyjną, która się tutaj rozwija, przypomina ono i obwieszcza wszystkim wielką i pocieszającą prawdę o ojcowskim miłosierdziu Pana. Czym byłby człowiek, gdyby nie miał swojej podstawy w Bogu? Co byłoby z nim, gdyby nie istniał dla niego w niebie Ojciec, który troszczy się o niego i kocha go z wielkodusznością swej opatrzności? Co byłoby z nim grzesznikiem, gdyby nie mógł liczyć na pewność, że w tym właśnie Ojcu ma tego, który zawsze go zrozumie i przebacza mu z wielkodusznością swojego miłosierdzia? To sanktuarium stanowi znak, a tym samym wezwanie do rozważenia i do przyjęcia odwiecznego orędzia zbawienia chrześcijańskiego, który wypływa z miłosiernego planu Boga Ojca. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie błogosławionej Marii Józefy. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wszyscy święci, święte Boże,